Podobny film już realizowałem, jednakże YouTube zablokował go jako nieodpowiedni, bo tak. Więc materiał realizuję ponownie trochę bardziej dokładnie potomkowie i krewni znanych postaci historycznych. Książę Władysław Czartoryski, działacz polityczny na emigrację, emisariusz dyplomatyczny rządu narodowego przy rządach Francji, Anglii, Włoch, Szwecji i Turcji, założyciel Muzeum Czartoryskich w Krakowie, prezes Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, członek honorowy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Ród Czartoryskich trwa do dziś, a jedną z jego przedstawicielek jest... Uwaga, księżniczka Tamara Laura Maria de los Dolores Luis Fernanda Victoria i y Donos Los Santos, czartoryski, Picciotto. Polsko-hiszpańska modelka i gwiazda telewizyjna. Jej sportowe osiągnięcia i artystyczne wykształcenie doprowadziły do roli prezentera w tajskim pokazie boksu kickboxingowego oraz występów na Grenadzie. Jest znaną osobą medialną na Zachodzie. Napoleon Bonaparte, francuski wojskowy, pierwszy konsul Republiki Francuskiej, cesarz Francuzów i król Włoch. Pozostałości po francuskim wodzu są tak naprawdę wszędzie, w tym w Polsce, gdzie w Półtusku mieszka rodzina kochanki Napoleona. Sam jednak również pozostawił po sobie ród, a mówię tutaj m.in. o mężczyźnie szczecącym się nazwiskiem Jan Krzysztof Bonaparte, książę Napoleon. Jest to syn księcia króla Józefa Bonaparte i księżniczki Beatrycz z rodu Bourbonów. Królów Obojga Sycylii, pra-pra-prawnuk Hieronima Bonaparte, brata Napoleona I, predentent do tronu Francji jako Napoleon VIII. Jan Krzysztof aktualnie mieszka w Nowym Jorku, pracując w dziale bankowości inwestycyjnej firmy Morgan Stanley. Józef Stalin, radziecki polityk pochodzenia gruzińskiego, formalnie pełniący obieralne kadencyjne funkcje sekretarza generalnego KPZR i jej poprzedniczek oraz premier ZSRR, a faktycznie dyktator Związku Radzieckiego posiadający nieograniczoną władzę. Podpisując sojusz z III Rzeszą, umożliwił Niemcom rozpoczęcie agresji zbrojnej na Polskę, przyczyniając się do wybuchu II wojny światowej. Jego wnuk do dzisiaj, właściwie do śmierci, pozostawał osobą, której zdanie się ceniło. Mówił m.in. o Putinie, o Ukrainie i twierdził, że Polska to wieczny wróg komunizmu. Jak nam przykro. Jewgeni Dżugaszwili, bo tak się nazywał, był obywatelem Rosji i Gruzji. Mieszkał zarówno w Moskwie, jak i Tbilisi. Był synem Jakowa Dżugaszwila, najstarszego syna radzieckiego przywódcy. Wnuk Stalina bronił ideologii komunistycznej po upadku Związku Radzieckiego. Wielokrotnie występował na drogę sądową, aby chronić godność Stalina. Kwestionował odpowiedzialność Stalina za zbrodnię katyńską i wszystkie sprawy przegrywał. Ukończył Żukowski Air Force Akademii Inżynierskiej w Moskwie i był starszym wykładowcą w Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji w 1922. W 1980 roku prowadził wykłady w Akademiach Wojskowych przez ponad 25 lat. W 2015 roku wydał książkę pod tytułem Mój Dziadek Stalin. On jest święty. Zagrał również swojego dziadka w rosyjskim filmie. Zmarł w 2016 roku w Moskwie. Józef Piłsudski, polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk i mąż stanu. Otóż polski bohater miał również bardzo bohaterską córkę. Mówię tutaj o Jadwidze Piłsudskiej. Urodziła się w 1920 roku. Podczas II wojny światowej służyła w rafie. Była pilotem transportowym. Nie używała map ani nie używała środków komunikacji, aby wyeliminować możliwość przechwycenia ich przez wroga. Po wojnie została w Anglii, gdzie pracowała jako architekt. Do Polski wróciła w 1990 roku. Zmarła niestety w 2014 roku w Warszawie. Benito Mussolini, włoski polityk i dziennikarz, początkowo socjalistyczny, główny założyciel i przywódca ruchu faszystowskiego, premier Włoch, spadkobierczynią poglądów dziadka jest Alessandra Mussolini. Swego czasu jedna z najpiękniejszych Włoszek, dziś jedna wielka nieudana operacja plastyczna. Włoska aktorka, polityk, posłanka do Parlamentu Europejskiego, deputowana i senator. Jest wielką zwolenniczką włoskiego faszyzmu i twierdzi, że Mussolini to bohater. Co ciekawe, dwa razy pojawił się na okładce Playboya raz we Włoszech i raz w Niemczech i tak wnuczka Mussoliniego honorowo i symbolicznie ponownie połączyła dwa narody starych przyjaciół. Abraham Lincoln, 16. prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki. W głosowaniu powszechnym zwyciężył i piastowaniu urzędu rozpoczął w 1861 roku. Trzy lata później ponownie został kandydatem partii na urząd prezydenta i został wybrany na drugą kadencję. Jego życie i prezydentura zakończyła się 15 kwietnia 1865 roku, śmiercią w wyniku zamachu. Choć trudno w to uwierzyć, wielu krewnych prezydenta żyje do dziś. I tak na przykład. Prapra dziadek Lincolna to również prapra pra 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 dziadek Toma Hanksa. Żeby było śmieszniej, w tej rodzinie jest jeszcze jeden aktor. Tylko proszę się skupić: babka Lincolna to Lucy Hanks. Oprócz córki, którą następnie urodziła Lincolna, miała ona córkę z innego łoża. A to jest pra 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 babka Georgia Cluneya. Ale rodzina. Ernest Hemingway, amerykański pisarz i dziennikarz, jest autorem takich powieści jak Słońce też wschodzi, Pożegnanie z bronią oraz opowiadań Śniegi, Kilimandżaro i Stary Człowiek i Morze. Często jest przedstawiany jako klasyczny przedstawiciel literatury amerykańskiej. I tutaj trafiamy na Marielle Hemingway, amerykańska aktorka, scenarzystka i producentka filmowa i telewizyjna. Mariel grała m.in. w Supermanie 4 oraz dwóch filmach u Diego Alena: Manhattan oraz Przejrzeć Harego. Ernest Hemingway był z kolei jednym z wielu bohaterów filmu o północy w Paryżu, również w reżyserii Alena. Od taki zbieg okoliczności. Charlie Chaplin brytyjski aktor i reżyser okresu kina niemego, później także filmów udźwiękowionych. Producent, scenarzysta i kompozytor muzyki filmowej. Filmowy ród nie wymarł, o czym świadczy sława Ona Chaplin. Hiszpańska aktorka telewizyjna i teatralna, także tancerka. Jej dzieciństwo było uzależnione od kariery aktorskiej matki. Spędzała je głównie w Hiszpanii, Szwajcarii i na Kubie. Dzięki temu nabrała niezwykłych umiejętności aktorskich. Chyba największą sławę uzyskała po udziale w kultowym serialu Grau Tron. Albert Einstein, niemiecki fizyk żydowskiego pochodzenia, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1921 roku za wkład do fizyki teoretycznej, zwłaszcza opis prawa efektu fotoelektrycznego. Prawnuków Alberta Einsteina jest aż pięcioro. Bernard Einstein, poszedł on w ślady sławnego przodka i także został fizykiem. Thomas Martin Einstein jest anestezjologiem i mieszka w Kalifornii. Paul Einstein, żyjącym we Francji skrzypkiem. Edward Albert Einstein prowadzi własny biznes meblarski. Mira Einstein, żyje z mężem w Izraelu i podobnie jak Paul, zajmuje się muzyką. Zaś Charles Einstein. Para się PR-em i pogrewnymi zajęciami. Na swój sposób każde z nich osiągnęło sukces, a słynne nazwisko nie tyle im tego nie ułatwiło, ile nie utrudniło. Adolf Hitler. Kiedy Adolf obejmował urząd kanclerza Niemiec, żyło troje z jego siedmiorka rodzeństwa. Wszyscy przeżyli okrytego złą sławą brata i jego trzecią rzeszę. Po wojnie żadne z nich nie chciało opowiadać o brutalnym krewnym. Dwóch belgijskich historyków-amatorów postanowiło odnaleźć wszystkie żyjące osoby spokrewnione z wodzem III Rzeszy. Badacze twierdzą, że są w posiadaniu próbki DNA nazistowskiego przywódcy. Na jej podstawie, porównując materiał genetyczny uzyskany od kilkudziesięciu osób, zidentyfikowali 39 jego żyjących krewnych. Śledztwo trwało ponad dwa lata. Wśród 39 krewnych Adolfa Hitlera najbliższe pokrewieństwo z nim mają mieszkające w Stanach Zjednoczonych, synowie Williama Patryka Hitlera, Louis, Brian i Aleksander. Wszyscy trzej lata temu postanowili, że nigdy nie będą mieć dzieci, aby nie rozmnażać genów stryjecznego dziadka. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Napiszcie w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Ponadto zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie niedawno pojawiła się zapowiedź całkiem nowych serii i powoli te nowe serie zaczynają wkraczać. Już ruszyliśmy z serią o podbojach Wikingów oraz serią dotyczącą zimnej wojny. Przed nami jeszcze wiele porównań, filmów i historii, oraz serie dotyczące mitologii słowiańskiej. Oraz m.in. Gry o tron. Cześć!